Gościem portalu Nasze Miasto jest Jarosław Stawiarski, zastępca burmistrza miasta Kraśnik, szef PiS w powiecie kraśnickim, były poseł. Dzień dobry. Dzień dobry. PiS szykuje się na przejęcie władzy w województwie lubelskim. Politolodzy i sondaże dają wam spore szanse. Panu intuicja podpowiada, że wygracie? Każdemu politykowi, który poważnie mówi, myśli i mówi o polityce, zawsze intuicja mówi, że wygramy. Jest kwestia tylko, czy tak wyraźnie, żebyśmy mogli sami rządzić, czy to w województwie, czy w powiecie, czy w mieście Kraśnik. Pana nazwisko jest wymienione w kontekście objęcia marszałka, fotelu marszałka województwa lubelskiego. Pan jest gotowy do objęcia takiej zaszczytnej i zacnej funkcji? Powiem nieskromnie, że jestem gotowy, bo patrząc wstecz na mój życiorys, wydaje mi się, że jestem człowiekiem, który był na tylu odpowiedzialnych stanowiskach, że ta zaszczytna funkcja marszałka, o której pani powiedziała, nie byłaby jakimś problemem dla mnie, jako dla Jarosława Stawiarskiego. A ktoś już rozmawiał z partii z panem na ten temat? Komitet polityczny wzywał na rozmowę? Nie. To są czyste spekulacje dziennikarskie. Wy z tego żyjecie, portale z tego żyją. Nie powiem, że jesteście pudelkami, czy plotkarskimi portalami, jak Dziennik Wschodni, czy Kurier Lubelski, czy Gazeta Wyborcza, ale coś tam w tej sferze ludycznej u was jest. Sensacja, pogoń za oglądalnością, słuchalnością, czytelnictwem. Po prostu są to czyste spekulacje, aczkolwiek przecież nie będę mówił, że ta funkcja, zaszczytna funkcja, powtarzam drugi raz, jak pani mówiła, nie leżałaby w moich możliwościach. Nie żal by było panu opuszczać i zostawiać Kraśnik? Kraśnik jest w dobrych rękach, bo burmistrz Wodalczyk jest dobrym burmistrzem. Nie będę mówił, że bardzo dobrym, bo bardzo dobry to jest człowiek idealny. Takich ludzi jest bardzo mało na świecie, czy było bardzo mało na świecie, ale jest dobrym burmistrzem, jest dobrym gospodarzem i człowiekiem, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za Kraśnik, za finanse Kraśnika, za rozwój Kraśnika i nie byłoby mi żal, bo jest Kraśnik, ma dobrego gospodarza, ja tylko pomagam. Pana nazwisko wymienione jest naturalnie w kontekście wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Pan już wie, jakie miejsce otrzyma na liście? Nie. A na jakie miejsce pan liczy? Już powiem pani, w Prawie i Sprawiedliwości jest tak, że zgłasza się całą listę do sejmiku, a o kolejności pierwszej trójki decyduje komitet polityczny, czyli gremia kierownicze partii i z tego co wiem, nie ma rekomendacji. Pierwsza trójka zostanie ustalona przez najwyższe władze partii. Kiedy ją poznamy? Ja sądzę, że chyba w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia. W tym tygodniu w sobotę jadę na Radę Polityczną. Jest to takie poszerzone gremium kierownicze partii. Ponad 200 osób tam jest. A w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie komitet polityczny, który będzie już zatwierdzał pierwsze trójki na listach do sejmiku województwa. Liczę na miejsce w pierwszej trójce, a jak będzie, zobaczymy. A pana nazwisko znajdzie się na liście kandydatów do Rady Powiatu? Rozważam taką możliwość, oczywiście w przypadku, gdybym nie wystartował do sejmiku. W wyborach na burmistrza Kraśnika PiS poparł Mirosława Włodarczyka. Były przymiarki, by wystawić kogoś innego? Czy partia bez żadnej dyskusji, bez kłótni zgodziła się na tego kandydata? Bez żadnej dyskusji, bez żadnej kłótni. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem i burmistrz Włodarczyk, mimo że nie jest w partii Prawo i Sprawiedliwość, ale bliskie mu są idee, ideały i program Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym nie było innego kontrkandydata, który chciałby wystartować, bo nie ma takiej potrzeby. O fotel burmistrza Kraśnika powalczy też Jarosław Czerw i Piotr Janczarek, przynajmniej na pewno tych dwóch kandydatów mamy takich pewnych. Więcej jest w panu przerażenia czy radości, że to właśnie ci kandydaci będą się ubiegać o fotel burmistrza? Jarka Czerwa znam już wiele lat, uczeń Piotra Czerwińskiego. Młodego pana Janczarka nie znam. Sympatyczny młodzieniec, ale jeszcze musi się dużo uczyć, dlatego ze spokojem myślę o wyniku wyboru i kampanii, chociaż kampania będzie ciężka, trudna i prawdopodobnie brutalna, bo
kampania negatywna wobec miasta i wobec burmistrza Łodawczyka trwa już od 3 miesięcy. Mówi pan uczeń Piotra Czubińskiego. To jest tak, że wy w kampanii będziecie wyciągać to, że był współpracownikiem Piotra Czubińskiego, byłego burmistrza? Nie wiem, co my będziemy wyciągać w kampanii, bo tak naprawdę będziemy mówić prawdę, bo trzeba mówić, opierać się o fakty. Jeśli już będziemy mówić o kimś albo o czymś, o jakichś zjawiskach, to będziemy opierać się na faktach. No, wiemy o tym, że Jarosław był tutaj od początku w Urzędzie Miasta, osiągnął funkcję sekretarza miasta, później został delegowany przez Piotra Czubińskiego na fotel wicestarosty i ktoś, kto może powiedzieć, że nie jest uczniem Piotra Czubińskiego, no to będzie chyba błądził. Można się emancypować, ale to jest za krótki czas, żeby ktoś mógł się odrzucić z siebie. My będziemy przede wszystkim pana Jarka oceniać po tym, co dokonał w mieście i co dokonał w starostwie, bo polityka się rozpoznaje po czynach, nie słowach. Czyny są najważniejsze. A jak? Empire, doświadczenie. A jakie on ma słabe strony? O Boże, oprócz tego, że się permanentnie uśmiecha sztucznie, to ma dużo słabych stron. Przede wszystkim jego funkcja, którą teraz pełni wicestarosty, jest bardzo dekoracyjna. Funkcja sekretarza była funkcją karbowego w Urzędzie Miasta. Także to doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zasobami gospodarczymi jest bardzo malutkie. I jeszcze musi także sporo się uczyć, żeby dorównać panu Włodarczykowi, czy też innym ludziom, których jest dużo w Kraśniku, którzy też mogliby, moim zdaniem, jakby się bardzo chcieli pokusić o fotel burmistrza. Ale przyzna pan, że niemal każdy z polityków lokalnych gdzieś na jakimś etapie swojej kariery politycznej współpracował z Piotrem Czubińskim. Oczywiście, ja też współpracowałem przez 4 lata. Żałuje pan tego? 98-2002 byłem dyrektorem szkoły podstawowej numer 1. Później tworzyłem razem z panem Czubińskim komitet Kraśnik 2002. Zostałem starostą, tylko nasze drogi rozeszły się w 2003 roku, kiedy powiedział do mnie pan Czubiński, żebym zwolnił 11 osób z SLD, ze starostwa powiatowego, bo to są źli ludzie i umowa nas już z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, umowa ustna, nomen omen, dżentelmeńska, nas nie obowiązuje. Od stycznia 2013 roku tak naprawdę nie ma współpracy. Od stycznia 2003, przepraszam, czyli to już jest 12 lat temu. Kto nie wierzy, ten nie uwierzy, a fakty są takie. Mam tak zwaną listę Schindlera, którą też pan Piotr miał, Czubiński, mówił, że już dokonaliśmy twojego wyboru, możemy w ciągu miesiąca zwolnić wszystkich. I większość z tych ludzi, a czytaj, chyba 95% z tej listy 11 pracuje nadal w starostwie. Są już w innych partiach, mają się dobrze, a ja Stawiarski po prostu nie pozwoliłem, żeby ich zwolnić w 2003 roku w styczniu. Ze świętej pamięci na czele z Zygmuntem Kusiakiem, z którym później współpracowałem, uważałem, że był bardzo dobrym człowiekiem i urzędnikiem. A wasza retoryka w kampanii wyborczej będzie szła ku temu, żeby porównać pana Jarosława Czerwa do Piotra Czubińskiego? Nie. Przede wszystkim będziemy mówić, co nam się udało w Kraśniku zrobić przez 4 lata. Bo tylko człowiek o bardzo dużej złej woli może powiedzieć, że w Kraśniku przez 4 lata rządów burmistrza Łodawczyka nic się nie zadziało, nie zrealizował programu wyborczego, że... Ale wszystkiego nie udało się zrobić z obietnic wyborczych. Wie pani co, pani redaktor, niech mi pani znajdzie polityka od Donalda Tuska po wójta gminy Pcim Dolny, nie wiem, czy tam wójt jest, nie chcę obrazić Pcimia Dolnego, czy polityk realizuje. Możemy mówić o ilości zrealizowanych zadań, w procenty się pobawić, w jakieś wyliczanki, że w programie było 10 inwestycji, zrealizowano 5 czy 8. Uważam, że i tak burmistrz Włodarczyk na tle innych samorządowców i innych polityków lokalnych, czy w skali mikro czy makro, ma się czym pochwalić, bo widać, że w Kraśniku coś się działo i ta wizja burmistrza Włodarczyka z 2010 roku jest realizowana i jest spójna.
Na ile mandatów PiS liczy w wyborach do Rady Miasta? W Radzie Miasta? Trudne pytanie. Ale powiem Pani tak, liczę, że Stary Kraśnik, cały Stary Kraśnik, czyli Koszary i Stary Kraśnik będzie nasz. Będziemy mieli jeden problem tylko z Panią Agnieszką Lenart, z dworca kolejowego. Bo jest... Silna przeciwniczka? Tak, oczywiście, przyznaję to. Ale tu Koszary i Stare Miasto powinniśmy wziąć, czyli 9 mandatów. A na Fabrycznym powinniśmy wziąć połowę mandatów do Rady Miasta, czyli tu 9 i tam 5 to 14. Rada Powiatu Krośnickiego? Rada Powiatu to i starosty Maja w powiecie krośnickim to silne ugrupowanie i mające duże poparcie, bo to akurat PSL w wyborach samorządowych, lokalnych jest bardzo silną partią. Liczę na zwycięstwo. Czy zwycięstwo będzie w postaci 11 mandatów, które pozwolą nam samodzielnie rządzić powiatem, tego nie wiem, ale minimum 9 mandatów w Radzie Powiatu na 21 radnych od tej kadencji 2014 liczę, że powinniśmy mieć. Panie burmistrzu, co z ulicą Sikorskiego? Miasto przekazało już pieniądze za te inwestycje? Nie, dopóki ulica Sikorskiego nie będzie naprawiona, czytaj te doły, które się zrobiły zaraz po inwestycji, bo nie, sztuka jest zrobić sobie parę zdjęć w kasku białym i mówiąc, że zrobiłem drogę oczekiwaną dla mieszkańców, bo sztuką jest dobrze zrobić tą drogę. Inwestorem było starostwo powiatowe, my tylko współfinansowaliśmy tę drogę i czekamy na poprawienie tej drogi. Jeśli będzie droga, którą nasi inspektorzy uznają, czy nasi urzędnicy uznają, że spełnia warunki drogi wyremontowanej, to przekażemy pieniądze, a póki tego nie będzie, to nie. Kto odpowiada za tę drogową fuszerkę? To jest tak, że winny jest Zarząd Dróg Powiatowych, starostwo, wykonawca? Niech Pani mnie nie pyta to pytanie do Zarządu Dróg Powiatowych, bo on zarządza drogami, ale z tych wszystkich informacji, które do nas docierają, to ten, który projektował tę drogę, który nadzorował budowę tej drogi, czy to jest Zarząd Dróg Powiatowych, ale powiem, to są tylko spekulacje, trzeba pytać w starostwie bądź w Zarządzie Dróg Powiatowych. Co z spłatą subwencji oświatowej? Macie już decyzję Ministerstwa Finansów? Nie mamy decyzji Ministerstwa Finansów. Jeździłem do ministra skarbu, ministra Karpińskiego, żeby nam pomógł. To nie jest prawda, że nie lubimy kolegów z Platformy. Obiecał pomoc, żeby wstawić się za nami u ministra Szczurka. Przyszła, mamy teraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która popiera nasz wniosek o prolongatę spłaty od stycznia 2015 roku i rozłożenie przynajmniej na 5 lat tej spłaty. No, ja jestem dobrej myśli, bo uważam, że samorządom państwo powinno pomagać, bo nam nie zależy, nie chodzi o to, by umorzyć, bo to by nienależnie pobrana subwencja, tylko żeby rozłożyć nam na 5 lat i sprolongować spłatę od stycznia, żeby zawiesić spłatę do stycznia 2015 roku. Mamy problemy po prostu z gotówką w kasie, tak bym to nazwał w tej chwili, wskutek spłat tej subwencji, którą nie mogliśmy wziąć na poczet w budżecie, bo jeszcze nie mieliśmy dwóch decyzji na kwotę 3 milionów. I te decyzje, dwie, które się uprawomocniły chyba w maju, czerwcu, spowodowały, że teraz musimy więcej spłacać. To ostatnie decyzje z 2 lat. Miastu grozi blokada kont? Powiem tak, teoretycznie tak, no ale praktycznie ja tego nie dopuszczam, bo wydaje mi się, że Ministerstwo Finansów, powtarzam jeszcze raz, powinno pomagać, a nie szkodzić. I tak samo Ministerstwo Infrastruktury, które zażądało zwrotu już tych 3 milionów za polsko-ukraiński ośrodek. Jarosław Stawiarski, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani i Państwu.